W poprzednim odcinku cheatowałem, tepałem się do graczy oraz niszczyłem im w ten sposób życie na serwerze Lifesteal SMP. W dzisiejszym odcinku, w związku z tym, że wiele osób pytało się, co to za cheaty lub też jakie mam ustawienia, postanowiłem, że nagram wam osobny poradnik z najlepszymi cheatami na serwer Tobiasz. Pamiętajcie, jednak coś za coś i config dostaniecie na moim Discordzie po wbiciu 1500 łapy w górę. A teraz na ekranie wyświetlają wam się 4 osoby, które wygrały rangi z poprzedniego odcinka. Siemano, w dzisiejszym odcinku dam wam moje cheaty, na których ostatnio nagrywałem odcinki. Wiele osób o to prosiło, wiele dzieciaków o to błagało. No i ogólnie pokażę wam, jak to zainstalować, bo widziałem, że wiele osób ma z tym problem. Zacznijmy od tego, że ja mam GDL Launcher. Jest to launcher premium. Jeżeli macie Minecrafta wykupionego, to link będziecie mieli do tego launchera w opisie. Pokażę wam mniej więcej, jak tutaj szybko stworzyć pod Meteora. Jest to na wersji 1.19, czyli wchodzimy w Fabric, Relays, 1.19, 0.14, 12 przechodzimy, nazywamy to Pisior na przykład, wchodzimy dalej, wszystko nam się tutaj fajnie załatwia. No i czekamy, aż nasz profil się tutaj uruchomi. Dobra, wklikamy play, musi nam się ogólnie odpalić Minecraft, tak samo robicie. Jeżeli macie Minecraft Premium, korzystacie sobie z standardowego launchera, Minecraft Launcher, czy tam nie wiem, jakiś Shiginima albo ten launcher, klikacie dwa razy na Fabric Installer, te cztery pliki będą w opisie, a config będziecie mieli na 1500 łapek w górę na moim Discordzie, który też będzie w opisie. Wybieracie sobie wersję 1.19.2 i wersja 0.14.12. Dajecie instaluj, ja już to instaluję chyba z piąty raz, ale to mniejsza. No i dobra, czekajcie, bo mam jakieś głosy. Dobra, wyłączę sobie. Możemy sobie zamknąć, jeżeli chodzi o GDL Launcher, wchodzimy tak, manage, tutaj się wchodziło, czekajcie, nie, open folder i mamy coś takiego jak mods. Te trzy pliki są ogólnie do modów, jest Fabric API, jest Meteor Client pod tak zwaną wersję 1.19, jest Optifine, żeby to wam wszystko fajnie śmigało. Ja sobie przykopiuję, wkleję, żeby wam pokazać, że to faktycznie będzie działać. Tak jak widzieliście, czystą wersję Minecrafta przed chwilą była, a teraz wejdziemy sobie jeszcze raz i będzie nam Meteor działał. Będzie to aktualnie bez ustawień, ponieważ tak jak mówiłem, ustawienia będziecie mieli na moim Discordzie, jak wbijecie tam 1500 łapek. No i myślę, że będzie ok. Niech nam się to włączy wpierw. Trochę laguje mi, nie wiem dlaczego. Dobra, ładuje nam się wersja i teraz jak widzicie jest Meteor Client by Mindgame, jakiś 159, jakiś po prostu skład, bo to jest ogólnie krak. Jest on bez wirusa, bez żadnego, nie musicie się po prostu niczego bać. Dobra, wejdźmy sobie na Creative, zaraz poustawiam Minecrafta, bo trzeba wszystko ustawiać Minecrafta. Ogólnie GDL Launcher jest fajny, bo tutaj ja mam na przykład do każdego profilu tworzę jakby taki osobny profil z modami, że nie trzeba się po prostu bawić, nie trzeba wrzucać modów, jak na przykład w %updata% w .minecraft, bo mamy tylko jeden profil tutaj z modami i nieraz po prostu się to wszystko crashuje i jest totalna padaka. Dobra, ja sobie ustawię to jakoś mniej więcej, żeby to wyglądało. Dobra, na 8, okej. O, co jest? Ale lag, what the shit. Dobra, nieważne, po prostu nie mam poustawianego jeszcze wszystkiego. Czekajcie, żeby to jakoś wyglądało schludnie. Teraz tak, wideo. Dobra, to jest okej. Wideo, dobra. I teraz klikamy prawy shift i macie tutaj wszystko fajnie, jak się należy. Ja ogólnie przejdę do tego, że wejdę sobie na swój profil ze swoimi ustawieniami na Meteorze, więc zamknę sobie tego Minecrafta po prostu. Wejdę sobie na ten i wejdę sobie na swój profil. Mam fajne ustawienia, pokażę wam mniej więcej, co działa na serwerze Tobiasza, co nie działa i ogólnie pokażę wam, jak to obsługiwać. Ustawię wam killaury i TP nie pokażę, tak jak mówiłem, config będziecie mieli na 1500 łapek w górę. Ogólnie mogę wam sobie pokazać, jak config wygląda, tylko że ja mam to na GDL Launcher, Instance, dupa Jasia, jest Meteor Client, no i ogólnie jak będziecie chcieli, właśnie jak bijecie, to wam dam po prostu moduły i dam wam config, który jest potrzebny i sobie wgracie tutaj. Właśnie, jak odpalicie tego Meteora, to wam się zrobi właśnie taki Meteor Client, taki folder i tutaj jest profil, jest GUI, jest waypoint, tutaj wszystko jest zapisane, mam konta zapisane, jakie sobie potworzyłem, jakie kraki, nie kraki, ale to w sumie mniejsza. Dobra, wejdźmy sobie w... Ja wezmę przechwytywanie, zrobię na normalnego Minecrafta, ok. I wejdźmy sobie na... Czekajcie, tylko nie z Kasorwina, tylko z Piotrek Hacker sobie wejdziemy. Jak będziecie chcieli sposób na obejście limitu kont na serwerze, bo jest blokada anty-VPN, to dajcie znać w komentarzu, bo może coś też takiego nagram. Lifesteal SMP 1 nie działa, ale wejdźmy sobie na czwórkę. Tu chyba nie mam bana, bo to jest nowe konto, jeszcze dzisiaj zakładane. No i dobra. Co mniej więcej, X-Ray, nie ma anti-X-Raya, tak jak widzieliście wcześniej. Jest wszystko, wszystko jest naprawdę zarąbiście, wszystko gra.
skórka schodzi i nie ma żadnego problemu. Co działa ogólnie? Wczoraj się bawiłem troszkę jeszcze bardziej tymi cheatami, troszkę je ulepszyłem, jeżeli chodzi o estetykę. Dobra, pierwsze co działa, to na pewno działa .v clip. Dajmy sobie na przykład minus 5 albo minus 4, tak? O, minus 4, znajdujemy się pod spodem, nie jest to żaden lag. Tak jak widzicie, pisze na ekranie, nie jest to jakoś spakietowane. No i ogólnie co, Killaura chodzi, mam fajne bardzo ustawienia pod to. Jeżeli chodzi o nofala, to lepiej tego nie używać, chyba że z małych wysokości. Można sobie to jakoś zbindować, jak chcecie bindować, to na przykład dajecie sobie bind fly, bind fly i klikacie na przykład F. Nie, tylko musicie Enter kliknąć, nie dajecie, że bind fly i na przykład F, bo wam wtedy nie zaakceptuje tego bindu, tylko dajecie bind fly, wyskakuje wam komunikat i dajecie F. O kurwa. Dobra, zapomniałem się, widzicie? Właśnie to jest tak, zaraz jeszcze bana dostanę, bo im zacznie pingować na tym. I co sobie pomyślą, jak Piotrek Haker został wyrzucony ze serwera. Dobra, ja sobie to wyciszę, bo to mniej więcej... jeżeli chodzi o V-clip do góry, myślę, że chyba też będzie działać. Dajmy sobie .V-clip. V-clip 3. O kurwa. Na czacie napisałem. Ale działa, działa. V-clip działa, można fajnie zaskoczyć przeciwnika. Zobaczmy tutaj. V-clip 5. Działa. A dajmy na 6. Czekajcie. Dajmy na 6. Ja pierdolę, że to działa. Czekaj, a tu? Na 8? No co ty pierdolisz? Dajmy tutaj na 10. Na 11? Oj, zostałem skikany. No, tak jak widzicie, musicie sobie obczaić. Jeżeli nie wpiszecie dokładną ilość bloków, to zacznie was wyrzucać. Ja myślę, że zaraz banan dostanę na tym serwerze. Tutaj helper jest jakiś. Ale mniejsza z tym. V-clip fajnie działa. Jeżeli chodzi o name tagi, pójdźmy sobie na spawnę i wam pokażę mniej więcej. Zwiększyłem, bo w ostatnim odcinku było to za małe. Nie widziałem po prostu enchantów na zbroi, mieczu i tp. I zwiększyłem to troszkę. Teraz widać to, tak jak widzicie. Ogólnie, jeżeli chodzi o rozpis bindów, jeżeli wbijecie, to będziecie mieli też na Discordzie, bo mam troszkę inaczej pobindowane i jakoś to wygląda. Ale jak widzicie, name tagi są, czyli tutaj pokazuję wam enchanty, które oni mają na setach, tak byście nie byli zaskoczeni, że jakiś was pisior tutaj sklepie, tak o, bez problemu. Cheaty same sobie spoko chodzą, nie ukrywając, Aura jest chyba jedna z lepszych, jeżeli chodzi o ten serwer. Nie kikuje, możecie nawalać przez ściany, jeżeli chodzi o range bloków, to jest chyba prawie 5 bloków, jeżeli chodzi o przez ścianę, a tak normalnie to na otwartej przestrzeni bije go na 3,7 podajże, bo więcej nie trzeba, więcej nie warto dawać, bo banuje od razu. No i co? Jeżeli chodzi o właśnie tego noslowa, co ja mam tutaj włączone? No, mogę wam pokazać. Mam noslow, mam speedmina, mam sprinta, velocity, storage, ASP, name tagi, itemy, fulbright, ASP. ASP to jest od graczy, auto reconnect też mam. Jak jest full osób, to warto sobie to zaznaczyć. Fajnie wam wbija wtedy na serwer bez żadnego problemu. Wystarczy 1-2 minuty. A pamiętajmy, że tutaj gra ponad 2000 osób w piku i ciężko wbić na 250-osobowy serwer bez rangi, tak jak sami widzicie. No i co? Co ja mogę wam więcej tłumaczyć? Killaura jest pod R, X jest X-Ray, B to jest Tracer, czyli po prostu pokazuję wam graczy, jest taka linia, jeżeli chodzi o graczy. No i w sumie tyle. Jeżeli chcecie sobie też zbindować, na przykład jest bind zoom, dajmy sobie pod C. Jest taki zoom, takie przybliżenie na cheatach i fajnie to ogólnie działa. No i w sumie co? Jeżeli chcecie config, to zostawcie 1500 łapek w górę. Ja wam tutaj nie truję dupy i zapraszam was na mojego Discorda, który macie w opisie, bo tam będzie config, jak wbijecie 1500 łapek w górę. Trzymajcie się, cześć, no i nara.